dlatego wśród nas taki, no na czasie. Witam serdecznie, jest z nami Maria Rotkiel, psycholog. Dzień dobry, Magdalena witam. Waligórska-Lisiecka, aktorka. Dzień dobry. I Laura Samojłowicz, aktorka. Witam serdecznie, drogie Dzień panie. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zaczniemy od tego... No też naokoło. To znaczy, wiesz, ja może wsadzę kim w rówisko, ale ja też lubię patrzeć na ładnych ludzi. O! Właśnie, to. I jakby niezależnie od tego, czy są kobietami, czy mężczyznami, może niekoniecznie gapić się na plaży, bo to jednak jest co innego. Ale na przykład uwielbiam, nie wiem, usiąść w kawiarni w mieście. No i tak w drugą stronę jeszcze stosunek do tego, Laura, ty? No ja podobnie, no wszyscy lubią. Tak? Tak. Aha, no to dobra, to się zastanowię. Okej, okay, kolejny temat. Za bardzo reaguje. Za bardzo? No trochę za bardzo. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie przystoi z takiego męskiego. Że nawet jeżeli kobieta ma poczucie swojej wartości, lubi siebie, podoba się sobie, to może być faktycznie taka sytuacja, że jej partner i to wtedy nie będzie odosobniona sytuacja. Ma takie zachowania, które jej po prostu sprawiają przykrość. Bo wydaje mi się, że takie zerknięcie, o którym trochę tutaj mówiłyście, to też jest odruch. Pamiętajmy, że to są odruchowe zachowania i można to na ten karb zrzucić i się nawet uśmiechnąć. Natomiast może być tak, że w związku jedna osoba ma pewne schematy zachowań, które trochę przekraczają granice, tak? I sprawiają, że nam jest po prostu przykro. Bo ja mogę być przekonana o tym, że jestem fajną osobą problemu, ale mogę mieć partnera, który w różnych sytuacjach zachowuje się w sposób, który mi sprawia przykrość. I to wtedy, taka sytuacja, kiedy jest piękna kobieta na plaży i nam też się bardzo podoba, ja też się czuję piękną kobietą, ale ewidentnie mój mężczyzna na nią zwraca uwagę w sposób, który ma też pewien sprawia tymi zachowaniami przykrość, albo nie daj Boże, nie przejmuje się właśnie tym, że nam jest przykro. Żaniu, co ty czujesz? Tak, na pewno zanim się rozstaniemy, to warto po prostu o tym mówić, bo bywa tak, że my możemy nie rozumieć, że pewne zachowania, które nie mają złych intencji, bo bardzo często Jasne. Druga strona się tłumaczy, ale ja nie mam złych intencji i to nie jest rozmowa o intencjach, bo to nie jest rozmowa o tym, czy ty z tą panią planujesz resztę życia, tylko rozmowa o tym, że jest taki moment, taka sytuacja, która sprawia mi przykrość. To tak jakbyś mi stanął na nogę. Wiadomo, że nie chcesz mi zmiażdżyć stopy, ale to mnie boli. Porozmawiajmy Maria, o tym, żeby... Jakby nie widzi się symptomów, które są, prawda Maria? Coś w tym jest, nie? Że nie chcemy widzieć, tak troszeczkę działa na nas zakochanie, a później brniemy i tak uzasadniamy, a on po prostu taki jest, on jest otwarty na ludzi, więc faktycznie, ale... Tu kogoś podwiózł, tam się gdzieś zagapił. Faktycznie fajniej być na to, na siebie wrażliwą i na początku relacji umieć się skonfrontować z tym, że ktoś mi sprawi w wielu sytuacjach przykrość, ale ten temat bardziej dotyczy, myślę, już takich par z dłuższym stażem, więc ja bym to podsumowała tak. To może być odruch, więc nie gniewajmy się na swojego partnera, męża. Powiedzmy mu o tym. Możemy tego kuksańca dać na zasadzie żartu. Bardzo fajnym pomysłem jest to, żeby mu pokazać, jak to jest, jak my na przykład jakimś przystojnym panem Grek. Tak, interesować. Ja bym tu poprzeć tak naprawdę. Nie, to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo. Dobry skład. Ale dobry skład mamy również w